W mieście, gdzie słonko buja w obłokach, żyła dziewczynka niebieskooka. Mieszkała z mamą, tatą i pieskiem w domku, gdzie wszystko było niebieskie. Miała huśtawkę w błękitne pawie, niebieskie rybki w niebieskim stawie i chociaż miała czarnego pieska, dzieci wołały na nią niebieska. Tuż, tuż za domem stała altana, błękitnym światłem zaczarowana. Gdzie tata Leny, mak wszystkim znany, budował pojazd zaczarowany. Kimli i Bilal, jej przyjaciele, spędzali z Leną każdą niedzielę, tworząc wciąż nowe, tajniackie plany, jak zdobyć cichem klucz od altany. Kimli w Bydgoszczy mieszka 3 lata, ma mamę Chinkę, tatę Polaka. Zaś Bilal, choć ma dziadków w Libanie, wie, że na zawsze w Polsce zostanie. Już 3 tydzień trwają narady, każdy z pomysłów ma jakieś wady. Jeden zbyt mądry, drugi zbyt głupi. Byle tandety tata nie kupi. Coś wymyśliłam dzisiaj nad ranem, przecież twój tata jest melomanem. Jeśli wysilnisz się odrobinkę, do filharmonii wypchniesz rodzinkę. Tata się w smoking na ludzkim bije, mama założy kolię na szyję. A my o kluczek mały zadbamy i zakradniemy się do altany. Ale to musi być coś niezwykłego. To jest wielki konkurs Paderewskiego. Ale bilety, skąd je weźmiemy? Biletów znikąd nie zdobędziemy. I nie musicie, bo moja mama o tym koncercie mówi od rana. No, wreszcie wieczór i chwała Bogu. Mama i tata stoją już w progu. Teraz w garażu, teraz przy bramie. Już wyjeżdżają, dzięki ci, panie. Lecz nagle auto się zatrzymuje. Lena, co tata twój kombinuje? A tato, gnając do domu, mruczy. Co za skleroza, zapomniałem kluczy. Jak mogłam myśleć, że to się uda? Bo lubisz wierzyć w bajki i cuda. Matko jedyna, nic się nie stało. A to czekanie, to nic, to mało? Dobrze, że w końcu deszcz zaczął padać, bo nikt się z nikim nie mógł dogadać. Aż Lena, sypiąc niebieskie błyski, rzekła wyniośle. Dobranoc wszystkim. Wlecze się Kimi wzdłuż brdy do domu, nie ma się nawet pożalić komu, bo jak powiedzieć tacie czy mamie o Lenie, kluczu i o altanie? W tym czasie Bilal przemierza długą, leniwie ciągnie nogę za nogą i myśli. Może to czysta blaga ten wynalazek wielkiego maga? Lena usiadła nocą przy oknie, patrzy jak ogród w niebieskim oknie, rzewnymi łzami latarnia płacze, a strach na wróble zgubił kubraczek. Choć na zegarze dochodzi druga, światło z altany wciąż do niej mruga. I woła w ciszy. Ejże, panienko, wejdź tutaj, możesz przez to okienko. Lenę olśniło, więc maila kleci. Bilal pod wieżę przybiegł zdyszany. Gadaj szybciutko, jakie masz plany? Kimi tam wejdzie przez okno w dachu. Coś ty, ja chyba umrę ze strachu. Mam znieść się w górę w jakimś balonie i wylądować na spadochronie? Często pomysły masz nietypowe, lecz ten przerasta wszystkie o głowę. Podaszek drapiesz się po drabinie, wszystko opuścisz na długiej linie, no i otworzysz nam drzwi od środka. Przecież nic złego cię tam nie spotka. A jeśli spadną i się połamie, co wtedy powiesz tacie i mamie? Ojej, Kukimi, po co tak trujesz? Powiem, czy pewnie lunatykujesz. Tutaj spisałam plan całej akcji. Od świtu aż do wczesnej kolacji sznur i drabina czekają w szopie. A ja się jeszcze dzisiaj utopię. Gdy księżyc kończył już nocną zmianę, a słonko tarło oczka zaspane, dziewczynki cichem zeszły ze schodów. I chyłkiem boczkiem smyk do ogrodu. Od teraz Kimi gra główną rolę. Ja tam nie skoczę, no nie wydolę. Lena, ty jesteś też całkiem cienka. Ta dziura nie jest taka maleńka. Dziewczynka patrzy w dół przez okienko. Niemniej po piecy, święta panienka. I nagle susa daje do środka. Fiu, fiu, skoczyła, jak mała kotka. Kiedy ją wreszcie zdjęli ze sznurka, znieruchomieli. O, wodna kurka. Jest, jest, nasz pojazd. Dziwna maszyna. Krągłą kabinę to przypomina. Spójrz, na tej ścianie jest jakaś mapa. No ale czego? Innego świata?
Na niej punkciki świecą jak gwiazdy. Może wskazują kierunek jazdy. Wejdźmy tam, wejdźmy! Właśnie mi śmialej, patrz jakie fajne miękkie fotele. Panie, panowie, zapnijcie pasy, lecimy w kosmos na super wczas. Gdy tylko pasy cicho kliknęły, drzwi od kabiny się zatrzasnęły. I otuleni niebieskim światłem zasnęli cichym niesieniem wiatra. Co to być może? Słoma czy siano? Wieczór, południe, a może rano? Czy to sen jakiś, czy znów afera? Otworzyć oczy? Nie, nie otwieram. Ale spokoju chwili nie ma, bo kto się szarpie? Patrz na tych ludzi i na ich szaty. Czy to jest dowcip twojego taty? Na śpiocha jechać dłużej nie sposób. Gabi się na nas 20 osób. Podróży w czasie nam się zachciało. Czy z tej kabały wyjdziemy cało? Kimi, rusz głową. Bardzo cię proszę. Przecież twój tata jest tym kustoszem? Mało te razy w muzeum byłaś, to może czegoś się nauczyłaś. Kimi, przełknąwszy dwa razy ślinę, zrobiła arcygłupawą minę, a potem cicho, dzwoniąc zębami, szepnęła. Witaj, łaskawa pani. Witajcie, małe, śmieszne cudaki. Któż to was odział w takie kubraki? Kto was zostawił nocą przy stawie i ukrył w świeżo skoszonej trawie? Bilal fantazji otwiera tamy. Ktoś nas przed laty ukradł od mamy, potem porzucił biedne szczenięta, a dalej nic, a nic nie pamięta. Człek raz jest w górze, a raz jest na dnie, ale w Bydgoszczy nikt was nie skradnie. Wkrótce otworzy się gdańska brama, wtedy pójdziemy do kasztelana. Na miejskim rynku ludzi gromada, ten coś tam krzyczy, tamten coś gada. Piszczą piszczałki, bębnią bębenki, bałagan, tumult i jazgot wielki. Kimi uważnie krajobraz bada. Drewniany zamek i palisada. Drewniane domy, drewniane baszty, czy to już miasto, czy jeszcze kasztel? W dziecińcu stoją jakieś chłopaki, ubrani w dziwne, długie kubraki. Jaśnie pan, czeka już w małej sali. Dzieci mam wpuścić, ciżby oddalić. Kasztelan wstrojne, szaty udziany, miły, pogodny i roześmiany. Ręce rozkłada w przyjaznym geście. Bardzo się cieszę, że tu jesteście. Proszę usiądźcie tu razem z nami, bądźcie naszymi gośćmi, kochani. Bądźcie przy stole, w zamku, w ogrodzie, bądźcie szczęśliwi w bydgoszczym grodzie. Podobno pustkę macie w swych głowach, więc jedzcie, pijcie, od tak bez słowa. Jutro się o was mój syn zatroszczy, dziś opowiemy wam o Bydgoszczy. Dawno, oj dawno, przed 300 laty, nie było tutaj ani jednej chaty. Drzewa śpiewały, ptaki tańczyły, a leśne skrzaty piwo ważyły. Aż dnia pewnego, w 1009, a może pierwszym, a może piątym, nad Rbdem, gdzie woda sięga do kostek, przywędrowali Bydek i Gostek. Gdy przy ognisku wieczornym siedli, pieczone leszcze z zapałem jedli. Rzekł gost do Byda, a Byd do Gosta. Tu będzie wielkie miasto Bydgoszcza. Lena uwielbia baśnie i cuda. Życie w realu to dla niej nuda. Ach, jakbym chciała żyć w tamtym świecie. O czymś w tym stylu czytałam w necie. Osada rosła, w szczęściu i w zgodzie powstał gród z zamkiem wokół przygrodzie. Wkrótce do miasta wiodły trzy bramy, a każdy z gości był mile widziany. Przez miasto ciągnie szlak bursztynowy, więc pełen kupców jest plac zamkowy. A że pić musi młody i stary, a sukurs ruszył im piwowary. Mogli pić wodę, woda jest zdrowa. To być nie może, niech Bóg uchowa. Wodę po spólstwo czasem pić może, ale by wodę podać na dworze? Aby wyżywić ludzisków chmary, co jest potrzebne? Wiadomo, gary. Dziś każdy kucharz, co strawę waży, korzysta z garnków naszych garncarzy. Gdy z dobrobytu puchły nam gęby, nasz wróg z zamiedzy ostrzył już zęby. I choć się dobrym sąsiadem mienił, chciał kły zatopić w bydgoskiej ziemi. Na grób zasobny klnie się na babkę, zakon krzyżacki miał zawsze chrapkę. W końcu przez liczne spory i waśnie wziął nas w niewolę na lat 16. Aż w 1343. Skąd taką datę znają te dzieci?
Cicho siedź, Kimi. O królu złoty, ty nas za chwilę wpędzisz w kłopoty. Nie wiem, nic nie wiem i daję słowo, datem palnęłam tak, odruchowo. Może coś kiedyś o tym słyszałam, ale pech sprawił, że zapomniałam. Nasz król Kazimierz, mądry i bysty, zawarł w Kaliszu pokój wieczysty. Na jego mocy ziemia bydgoska znowu jest nasza, znowu jest Polska. 3 lata później cud się wydarzył, o jakim dziad mój i ojciec marzył. Król, który jutro u nas zagości, dał prawa miejskie naszej Bydgoszczy. Kimi wystrzeża swe skośne oczy. Bilal z wrażenia z trampek wyskoczył, ale na szepce, śledząc ich miny. Co? Warto było wejść do kabiny? Kasztelan w dłonie klasnął 2 razy. Widać w ten sposób dawał rozkazy. Bo nagle drzwi się rozwarły z piskiem, a w drzwiach stał chłopiec z ogromnym psiskiem. Ty synu Janka, jego ciele, a to? Wiem, ojcze, przyjaciele. Zajmij się nimi i mniej na oku, by nie zginęli nam jutro w tłoku. Wspólnie zabawy trwały do rana. Kimi zmęczona, Lena zmachana. Uznały Janka za cud cudaka, nadając tytuł super chłopaka. Zaledwie Lena zamknęła oczy, a już ktoś szarpie ją za warkoczyk. Ej, wstawaj, Leniu! Zbudź się, o Boże! Janko już czeka na nas na dworze. Rynek w szwach pęka! Patrz, na te tłumy! Matko, to miasto jest chyba z gumy! Kimi, chcesz chodzić w takim ubiorze? Będę musiała, lecz nie daj Boże! Popatrz, czy tutaj się wszyscy znają, bo wszyscy wszystkich wciąż pozdrawiają. Dookoła słychać witaj sąsiedzie. I okrzyk gromki. Jedzie już, jedzie. Pierwszy to bębniarz. Tak bębenowali, jakbyśmy wszyscy tu jeszcze spali. Tuż za nim w równym, zwartym szpalerze, na karnych koniach jadą rycerze. Środkiem. Niech ktoś mnie złapie za szelki. Jedzie król polski, Kazimierz Wielki. Płaszcz mu czerwony sięga po kostki. No powiedz, Kimi, czyż nie jest boski? Kasztelan króla z szacunkiem wita. Podziw wyraża, o zdrowie pyta. A Kimi dręczy jedno pytanie. Czy król tu przybył, by zjeść śniadanie? Do wielkiej sali wejść nam nie sposób. Tam opowiadać będzie 100 osób. Może skryjemy się pod stołami? I chcecie siedzieć tam razem z psami? Dzieciom pod stołem nudzi się strasznie. Bilal się boi, że zaraz zaśnie. Wiem, że gadanie to cię przymula, ale chcę bardzo usłyszeć króla. Wtem król się ozwał. Mój kasztelanie, czeka cię pilnie wielkie zadanie. Musisz rozebrać zamek drewniany i wznieść w to miejsce gmach murowany. Zamek stał w Grodzkiej i przy zamczysku. Jakiś pies trzyma mój palec w pysku. Ucisz się, Lena. O Boże Święty, mój tata na to ma dokumenty. Dookoła miasta znieść mur należy, dobrze widoczny z wysokiej wieży, aby już nigdy jacyś Germanie nie wzięli polskich ziem we włodanie. Szczątki tych murów są pod Blankami. Moi rodzice byli tam z nami. Kto w to niech wierzy albo nie wierzy, historia miasta pod miastem leży. I jeszcze zdradzę ci, co mam w planie. Tutaj mennica polska powstanie. Odwrotu od tej decyzji nie ma. Hog wielki wozu, pisnęła Lena. Co ona mówi? Tak sobie gada o tym, że wyjść stąd byłaby rada. To wyczołgajmy się stąd nareszcie. Tyle rycerstwa stoi dziś w mieście. Wieczorem tata zawezwał Janka. O czym być może ta pogawędka? Może to za nas mu się dostanie, za nasze marne dość zachowanie. Janko ostaty wyszedł zmieszany i szybko pobiegł do swojej mamy. A kiedy wrócił, wyszeptał z bólem. Dziś wieczór muszę wyjechać z królem. Matko jedyna, co będzie z nami, więc zostaniemy tu całkiem sami? Ufajcie, tacie, ja też mu wierzę. Król za 5 roku też was zabierze. Janko wyjechał, dzieci zostały, przez chwilę o czymś cicho szeptały. Potem udając wielkie zmęczenie, mówiąc: dobranoc. Poszły do siebie.
Nocą, gdy wszyscy już mocno spali, duch zamku łaził z sali do sali. Dzieciaki wyszły, aby w ogrodzie pogadać chwilę w wieczornym chłodzie. Lecz jakże można snuć jakieś plany, z dala od taty, z dala od mamy, gdy całe życie stoi na głowie, co robić dalej, kto ci podpowie? Więc umęczeni wielką przygodą, zarwaną nocą, marną pogodą, trwali nieszczęściem wspólnym złączeni, w XIV wieku hen zagubieni. Kiedy sen zmorzył małe sieroty, na niebie zjawił się pierścień złoty. Kilka błyskawic niebo rozdarło, na koniec wszystko w ciszy zamarło. Lenę obudził chłodny poranek. O, uciełki mi! Ktoś ukradł zamek! W tym miejscu znowu stoi altana, niebieskim światłem zaczarowana. Może to nigdy się nie zdarzyło? Może to wszystko nam się przyśniło? Mogę wam przysiąc na kaczy, Cooper, dla mnie przygoda ta była super. Dzieci usiadły w ciszy pod domem. Wszystko tu takie piękne, znajome. I znowu wszystko w kolorze. Blue, Boże, jak dobrze. Dobrze być tu! Czy jego imienia odbywa się w Bydgoszczy Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny? Czym zajmuje się kustosz? Co oznacza słowo ciżba? Czym w średniowieczu zajmował się kasztelan? W którym wieku założono Bydgoszcz? Jak się nazywali założyciele Bydgoszczy? Skąd, dokąd prowadził szlak bursztynowy? Wytwarzaniem jakich produktów zajmowali się średniowieczni mieszkańcy Bydgoszczy? Co wydarzyło się w historii Polski w roku 1343? W jaki sposób przebudowano Bydgoszcz na polecenie króla Kazimierza Wielkiego? W którym wieku Bydgoszcz uzyskała prawa miejskie?